Panie trenerze, w Strachowicach dzisiaj podział punktów. Z tego punktu tak naprawdę czarni są bardziej zadowoleni niż Juventa. Jak podsumowałbym ten dzisiejszy pojedynek? Myślę, że czarni też dopisują wprawdzie ten punkt, ale to w walce o utrzymanie też nie jest za wiele. Bo my dzisiaj, można powiedzieć, straciliśmy u siebie dwa punkty, bo pierwszą połowę ewidentnie przespaliśmy. 45 minut to nie był ten zespół, który chociażby parę dni temu grał z liderem w Krakowie. No cóż, być może trochę trudy tego spotkania dały się we znaki. Tydzień czasu mieliśmy na dojście do następnego spotkania. 45 minut przespany, można powiedzieć, że nachodzonego i to sporadyczne ataki czarnych wsiały więcej może zagrożenia pod naszą bramką niż to miało być odwrotnie i my mieliśmy tutaj decydować o tym, co się dzieje na boisku. No cóż, zdarzył nam się bardzo słaby mecz. Na gorąco nie chcę oceniać tutaj zawodników, bo nie o to chodzi, żeby tutaj dołować jednego czy drugiego, bo zagrali dzisiaj naprawdę wszyscy jako całość słabo i 45 minut można o nich zapomnieć. Drugie 45 minut myślę, że już z nożem na gardle, bo chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć bramkę. Nie udało się. Sytuacji nie było zbyt wiele do tego, żeby ten mecz wygrać, dlatego też podział punktów. Myślę, że nie zasłużyliśmy dziś na wygraną i dlatego zostawiliśmy, dopisaliśmy sobie tylko jeden punkt. Pana zdaniem czego zabrakło przede wszystkim drużynie, żeby W pierwszej połowie zdecydowanie agresywności, takiej jak prezentowaliśmy to chociażby w meczu z Orlentami Kielce czy w Krakowie z Garbarnią, bo to przynosiło nam efekty w postaci odbioru piłki wysoko od własnej bramki i tam stwarzaliśmy sobie sytuację do tego, żeby zdobywać bramki. Tu dziś sporadycznie ze słabszym zespołem niż Garbarnia stworzyliśmy mniej sytuacji do strzelenia bramki i dlatego też nie zasłużyliśmy, tak jak powiedziałem, na to, żeby ten mecz wygrać. Kilka kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Pokusi się Pana o ocenę pracy arbitra w dzisiejszym meczu? No cóż, sędzia podjął decyzje, które według niego są trafne. No każdy ma swoje zdanie. Każdy widzi to troszeczkę z boku inaczej. Łatwo jest wytykać błędy. No cóż, praca sędziego to jest też taka niewdzięczna, że musi podjąć decyzję w ułamku sekundy. Dziś podjął decyzję. No tutaj największe może zastrzeżenia chyba do sędziego bocznego, bo sędzia główny prowadził, myślę, w miarę poprawnie te zawody, ale sędzia boczny popełnił według mnie dwa błędy, które mogły skutkować dla nas sytuacjami bramkowymi, bo zagrane piłki na kopcia akurat z tej strony, z której było to bardzo i dobrze widać i został tam bardzo, bardzo głęboko obrońca przeciwnika, kopeć wchodził praktycznie 5 metrów zza linii obrońców, sędzia pokazał dwa razy chorągiewkę do góry. No cóż, to jest, tak jak mówię, to jest impuls i czasem trzeba zareagować, może zdecydował za szybko i nie puścił tej akcji, ale mówię, to nie jest wypaczony wynik meczu, bo nie stworzyliśmy sytuacji na tyle, żeby ten mecz wygrać i nie zasłużyliśmy po prostu na tą wygraną. Myślę, czarni dziś przyjechali z nastawieniem takim, żeby to spotkanie zremisować, a liczyć na to, że być może z jednej czy dwóch kontr uda się bramkę nam strzelić. Byli tego bliscy i na dobrą sprawę w pierwszej połowie ta bramka być może czarnym się należała. W drugiej połowie bardzo mocno nacisnęliśmy, ale nie przynosiło to zbytnio efektów w postaci zdobywania sytuacji bramkowych i dlatego też wynik 0-0. Defensywa Juventy w dzisiejszym meczu zagrała bez swojego lidera, bez Maćka Pastuszki. Dwóch stoperów, Damian Senderowski i Bartek Gębura. Może Pan mieć zastrzeżenie do gry w dzisiejszym meczu? Nie, myślę, że na tyle, na ile ich stać na dzień dzisiejszy, to dograli bardzo poprawnie. Bartek grał, można powiedzieć, dużo lepiej niż Damian. Damian popełnił dzisiaj kilka prostych błędów, ale to wynika z tego, że jest zawodnikiem, który się uczy i na tej pozycji trzeba podejmować zdecydowane i proste decyzje czasem, a nie kombinować. I no cóż, podjął kilka decyzji, które odwracały się przeciwko niemu, bo tracił piłki albo zagrywał je pod nogi przeciwnika. Ale to jest, mówię, to są błędy
młodości, można powiedzieć, bo i to, to jeszcze będzie za, dopiero za jakiś czas procentować ta jego gra w trzeciej lidze. Mam nadzieję, że po dobrym meczu w Garbarni, bo bardzo dobrze wyglądał w Garbarni, dziś przytrafił się trochę słabszy mecz, ale mówię, to jest młodzieżowiec i to jemu te błędy można wybaczać, bo, no, bo uczy się jak gry trzecioligowej, do niedawna grał z rówieśnikami na boisku i radził sobie z nimi zdecydowanie łatwiej. Tutaj przychodzą zawodnicy, którzy są silniejsi, mocniejsi, szybsi czasem i trzeba sobie z nimi umieć poradzić, dlatego cóż, błędy się popełnia, ale to jest gra błędów i myślę, że w kolejnym meczu najważniejsze jest wyciągnięcie wniosków takich, które skutkowałyby lepszą grą. Nie mówię zwycięstwami, ale lepszą grą, bo dziś najbardziej martwi mnie to, że graliśmy bardzo słabo, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, a słabo, jeżeli chodzi o drugą. Panie trenerze, pan w drugiej połowie już gestykulacją pokazał sędziemu, że piłkarze czarnych, używając terminologii piłkarskiej, nurkują. No i powiedzmy sobie szczerze, że było to lekko irytujące, jak ten mecz skończył. No spotykamy się wiele razy, wielokrotnie na tym poziomie, że zawodnicy, którzy już mają zdecydowanie mniej sił i tych sił, to było widoczne, że w zespole przeciwnika tych sił bardzo, bardzo brakowało. No próbują wymuszać faule na prowadzącym zawody. Czasem się to udaje, czasem nie. No dziś akurat kilka razy uważam, że takie wymuszone faule miały miejsce. No ale cóż, no tak jak mówię, sędzia podejmuje decyzję w ułamku sekundy i dziś odgwizdał. No trudno mi powiedzieć, czy tam były kontakty chociażby dwa razy w starciu z bramkarzem, bo bramkarz jeżeli chodzi o moją interpretację, to zderzył się z własnym zawodnikiem w polu karnym. Sędzia zagwizdał rzut wolny dla przeciwników, uważając, że to nasz zawodnik sfaulował. No cóż, no mówię, to jest duży tłok, to jest dużo zawodników, dużo koszulek, dużo zamieszania i te błędy też można przeoczyć.